wywiązaliśmy się z drugiej umowy i podpisali trzecią. Na trzeciej umowie po prostu tak, my zaufaliśmy temu człowiekowi, bo wydawało nam się, że po trzech latach, jak on już nie pił, że już jest na tyle poważny, że naprawdę to, co on powie, on będzie wykonywał. I co? I stało się to, co się stało. Wziął kozy do tramwaju, pojechał na drugą stronę Wisły, zostawił kozy bez opieki, wyłączył pastucha. Na bulwarach ulica szybkiego ruchu, weszła koza do sklepu, zaczęła podjadać komuś bułki, ten idiota za kozą, zamknęli ten sklep, te kobiety zadzwonili na policję, była policja, była interwencja, on się wykazał, ma dowód osobisty i to jest jak byk fakt, że on zostawiał wyspę bez opieki, wyłączał tego pastucha i co posłużyło? Wcześniejsze te różne akcje z psami, była jedna akcja z psami, w której on tak ładnie wyszedł, czyli tam nie było akurat trupów, tylko tak trochę ponadgryziane, wziął numer telefonu od babki takiej i ta babka mi powiedziała, a czemu był pastuch wyłączony? Kozy mieszkają wtedy jeszcze, konia mieliśmy, konia pokazać.